Zespół Szkół Licealnych w Morągu to szkoła z wielkimi tradycjami. Od 72 lat kształci kolejne pokolenia morążan, którzy po latach z radością wracają w jego mury. W skład zespołu wchodzi Liceum Ogólnokształcące nr 2 imienia Leona Kruczkowskiego i Technikum nr 2 kształcące w zawodzie technik informatyk. Każdego roku historia pisze się na nowo. Szanowni Państwo, historia naszej Alma Mater rozpoczęła się w 1945 roku, kiedy po raz pierwszy uruchomiono naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Znacznie później, bo 10 lat temu, w historię Zespołu Szkół Licealnych w Morągu wpisało się także Technikum nr 2, kształcące w zawodzie technik informatyk. Z historią naszej szkoły związane są całe rodziny, dziadkowie, dzieci, wnukowie. To naprawdę niezwykle ważna więź. Mamy nadzieję, że wspólnie będziemy pisać ją nadal. Zainteresowania młodzieży uczącej się w tej szkole są bardzo różnorodne. Od klasycznych dyscyplin naukowych po rysunek artystyczny, teatr i sport. Matematyka to królowa nauk. To nie tylko przygoda z liczbami, to uczenie się przez rozmyślanie. Uczestnictwo w konkursach i olimpiadzie przedmiotowej pozwalają młodym ludziom na sprawdzenie siebie i osiągnięcie sukcesu. Na lekcjach biologii przedmiotem dociekań są procesy życiowe różnych organizmów, które uczniowie badają we wszystkich przejawach. Biologia jest często wybieranym przedmiotem, pomaga w rekrutacji na wiele uniwersytetów. W naszej szkole mamy 5 godzin zajęć właśnie tego przedmiotu, z czego 4 godziny są teoretyczne, a na jednej godzinie najczęściej wykonujemy jakieś doświadczenia, ćwiczymy to, czego nauczyliśmy się na poprzednich lekcjach. Wybierając tę szkołę, masz możliwość uczestniczenia również w zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Na zajęciach badania chemiczne polegają na obserwacji procesów zachodzących w przyrodzie oraz procesów w doświadczalnych warunkach. Zbadaj, sprawdź, doświadczaj. To motto miłośników tej dyscypliny nauki. Uważam, że chemia jest znacznie ciekawsza, jeżeli możemy ją poznać poprzez samodzielne wykonywanie doświadczenia. Dlatego serdecznie zapraszam do wspólnego eksperymentowania w grupach podczas zajęć laboratoryjnych. XXI wiek to wiek nowych technologii. Informatyka to jedna z najbardziej przyszłościowych dziedzin nauki. Popularność e-sportu zainspirowała nauczycieli przedmiotów zawodowych w technikum do modyfikacji treści nauczania. E-sport to forma rywalizacji w grach komputerowych. Uczniowie w technikum o tej specjalizacji będą projektowali gry komputerowe, a także pogłębiali swoją wiedzę z zakresu grafiki. Na kierunku technik informatyk szkoła oferuje także praktyki zagraniczne w Anglii. Oraz jest kierunek e-sport, moim zdaniem przyszłościowy kierunek, ponieważ jest bardzo rozwijany, powstaje wiele szkół w Polsce na tym kierunku. Jest wiele zajęć dodatkowych, każdy znajdzie coś dla siebie. Sam uczestniczę w trzech rodzajach zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Zajęcia z unihokeja, zajęcia komputerowe Cisco oraz zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości. Edukacja humanistyczna i kultura określają styl i sposób życia. Pozwalają na uczestnictwo w aktywnościach, które dają satysfakcję i możliwość samorealizacji. Znakomitym tego przykładem jest działalność Szkolnego Koła Teatralnego Pod Pretekstem. Udział w konkursach literackich, poetyckich czy artystycznych. Profil humanistyczny jest dla osoby, która chce poszerzyć swoje horyzonty. Jeżeli kochasz literaturę, masz jakieś zdolności pisarskie i na przykład chcesz dowiedzieć się, kim była tajemnicza postać 44, zapraszamy na nasz profil. W naszej szkole jest bardzo dużo zajęć sportowych, w których każdy z nas może uczestniczyć. Jest to m.in. siatkówka, koszykówka, unihokej, tenis stołowy oraz mamy do dyspozycji siłownię. Jednym z atutów szkoły jest współpraca międzynarodowa. Co roku odbywają się wymiany młodzieżowe, na przykład ze Francją. Bonjour, je m'appelle Fabienne Le Foll et je suis enseignante au lycée Saint-Pierre de Saint-Brieuc en Bretagne, en France. Je fais partie cette année de l'échange avec Morang
Et les élèves de France sont vraiment ravis de se trouver ici en Pologne, de découvrir la vie de leurs correspondants polonais et tous ensemble, ils voient en quoi l'Europe est si importante. Szkoła starała się i stara przekonać każdego, że kluczem do sukcesu osobistego i realizacji marzeń jest nauka i umiejętność zastosowania zdobytych wiadomości w praktyce. Wszystkich serdecznie zapraszam do nauki w naszej szkole. Jest to bardzo fajna sprawa i sądzę, że te 3 lata, czy nawet 4 będą dla Was bardzo dobrze spędzonym czasem.